Cześć, Michał Kaper, witam Was serdecznie, zapraszam na pożegnalną prasóweczkę bokserską z Riyadu, gdzie wczoraj w walce o 4 mistrzowskie pasy kategorii ciężkiej Oleksandr Usyk pokonał niejednogłośnie na punkty po dobrej walce Tysona Fury'ego, no i tym samym został pierwszym od ćwierć wieku bezdyskusyjnym czempionem królewskiej dywizji. No ale tak się te losy teraz układają, sytuacja w wadze ciężkiej, że Usyk tym czempionem bezdyskusyjnym będzie tylko przez kilkanaście najbliższych dni, bo zaraz będzie musiał swój pas Federacji IBF, jeden z tych czterech, które teraz ma oddać, i o ten pas zawalczą 1 czerwca również tutaj w Riyadzie Filip Hrgowicz i Daniel Dubois. Szybkie wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje, bo widziałem po komentarzach, że nie wszyscy rozumieją. Ano dlatego, że Filip Hrgowicz jest obowiązkowym pretendentem do pasa IBF już od blisko dwóch lat, od sierpnia 2022, no i do tej pory jeszcze nie dostał swojej obiecanej mistrzowskiej walki, a ponieważ Usyk jest zobowiązany do rewanżu z Fury'em, ten rewanż ma się odbyć jesienią, no to nie może zawalczyć z Hrgowiczem, więc ustalono przed tym pojedynkiem, zakontraktowano to w ten sposób, że Fury i Usyk boksują o 4 pasy, w tym też o pas Federacji IBF, ale potem zwycięzca oddaje pas, żeby mógł o niego zawalczyć z Hrgowicz, a Hrgowicz zawalczył ten tytuł z kolejnym w rankingu Federacji IBF Danielem Dubois. Tak to wygląda formalnie. Teraz jeszcze zanim przejdę do omawiania tej wczorajszej walki, powiemy sobie o kontrowersjach związanych z tym pojedynkiem, czyli o rundzie 9 i o punktacji pojedynku. To dziękuję wszystkim tym z Was, którzy klikaliście w pay-per-view z mojego reflinku. Teraz będę bogaty niczym szejk arabski. No i jedziemy teraz z tematem i pogadamy sobie najpierw o rundzie 9, w której to rundzie 9 Usyk miał podłączonego, prawie całkowicie wyłączonego Tysona Fury'ego, ale Fury tę rundę przetrwał też dzięki postawie sędziego ringowego. No i spróbujemy się zastanowić, czy tam sędzia ringowy Mark Nelson postąpił słusznie, robiąc to, co robił. A sytuacja wyglądała tak, ja nie mogę Wam tutaj w tle puścić materiału filmowego z walki, no bo wiadomo, prawa autorskie, natomiast no pewnie widzieliście, co się działo. 30 sekunda przed gongiem kończącym to starcie 9, Usyk zahacza Fury'ego potężnym sierpem, Fury jest podłączony, potem jeszcze Usyk poprawia serią ciosów, no i miota Fury'em jak szatan po całym ringu, Fury odbija się od kolejnych lin, dopiero na 9 sekund przed końcem sędzia ringowy Mark Nelson decyduje się liczyć Tysona Fury'ego, gdy już Tyson Fury tak prawie siada w narożniku, kompletnie pobity i odłączony, liczy do końca rundy, brzmi gong i Tyson Fury schodzi do narożnika, potem no, regeneruje się przez tę minutę w miarę i już tam troszkę odświeżony, wypoczęty wychodzi do rundy 10. Ja w takim komentarzu na gorąco, tak miałem też notatki swoje prywatne po tej walce, w komentarzu po walce powiedziałem, że byłby niesmak, gdyby Fury tę walkę ostatecznie wygrał. Po tym, co się wydarzyło w rundzie 9, za chwilę wytłumaczę dlaczego, ale najpierw zastanówmy się, czy sędzia ringowy Mark Nelson postąpił słusznie, zachowując się tak, jak się zachowywał. No bo po walce niektórzy mówili, że Oleksandr Usyk został okradziony ze zwycięstwa przez knockout, że tam w 9 rundzie powinien być knockout, że sędzia ringowy powinien walkę przerwać i poddać Tysona Fury'ego. Otóż tak, jak wygląda sytuacja z punktu widzenia przepisów? Po pierwsze, gdy zawodnik jest tak podłączony jak Tyson Fury, czyli nie pada na deski, ale widać, że jest kompletnie odłączony, że być może coś tam już się z jego zdrowiem dzieje, to sędzia ringowy ma prawo taką walkę przerwać. Nawet jeśli ten podłączony zawodnik nie pada na deski, może to przerwać na stojąco, uznając po prostu, że dba o zdrowie zawodnika, walkę przerywa, wtedy jest ogłaszany techniczny knockout. To mógł zrobić Mark Nelson. Nie mówię, że musiał, ale mógł zrobić, bo to jest kwestia uznaniowa. Nie może natomiast, bo też o to pytaliście w komentarzach, nie może sędzia liczyć zawodnika na stojąco, czyli uznać, że jest podłączony i zacząć go liczyć. Tego czegoś takiego nie może zrobić, ale może to zrobić wtedy, mimo że zawodnik nie pada, jeśli uzna, że zawodnika tego podłączonego, zranionego przed upadkiem ratują liny. I to liny są tylko jedynym powodem, dlaczego on nie pada na deski. I tak było w tej rundzie przynajmniej ze 3 razy. Jak sobie obejrzycie powtórkę, to kilka razy Fury odbijał się od lin i założy się, że gdyby nie liny, to po prostu upadłby na plecy. Natomiast to też jest hipoteza, tak? Bo nie da się tego w żaden sposób udowodnić. Taki najbardziej, ten najmocniejszy przykład to był 11 sekund przed końcem. Jak sobie obejrzycie, to widzicie, że Tyson Fury kompletnie nieprzytomny na te liny pada, natomiast dopiero 2 sekundy później Mark Nelson, gdy Fury jest już w narożniku, taki pobladły, tak, i już prawie siada, wtedy zaczyna liczenie i niejako ratuje skórę Tysonowi Fury'emu, Tyson Fury do końca rundy zostaje, wytrwa do gongu i potem będzie walczył dalej. Dlaczego powiedziałem, że byłyby kontrowersje?
No bo słuchajcie, z punktu widzenia przepisów tam nic złego się nie wydarzyło, bo nie ma przepisu, który jakoś jednoznacznie mówi, kiedy walkę powinno się przerwać, bo to jest ocena sędziego, prywatna, tak? Natomiast byłby niesmak taki z punktu widzenia na przykład kibiców Aleksandra Usyka, tak? Którzy uznaliby, że Usyk na tyle podłączył Fury'ego, że to powinno być przerwanie, a potem ich zawodnik przegrywa walkę. No, wtedy na pewno byłyby takie głosy sprzeciwu, byłyby kontrowersje. Natomiast jeszcze raz, formalnie nic się tutaj złego nie wydarzyło. Mark Nelson nie zrobił tutaj nic złego. Takich sytuacji jest mnóstwo, kiedy to sędzia ringowy, bo to on jest odpowiedzialny za zdrowie zawodników, bo tutaj chodzi o zdrowie. Jest dużo w boksie zawodowym. No, pamiętamy inną walkę Tysona Fury'ego z Deontayem Wilderem, kiedy Jack Rees puścił w 12 rundzie Tysona Fury'ego dalej, mimo że no, wyglądał jak martwy po prostu, jak leżał na plecach. On zmartwychwstał i potem jeszcze Deontayowi Wilderowi oddał. Być może Mark Nelson też miał to w głowie, że Tyson Fury potrafi się tak świetnie regenerować. Mieliśmy w Polsce niedawno kontrowersję w walce Kownackiego z Mayną. Walka mistrzowska Krzyśka Głowackiego z Marko Hukiem. Tam gdyby sędzia ringowy, to piąty albo szósty rund, już teraz nie pamiętam, poddał Krzyśka Głowackiego, nie można by było mieć absolutnie do niego pretensji, chociaż dalszy przebieg pojedynku pokazał, że decyzja była słuszna, choć pewnie kibice Marko Huka byli za to na sędziego bardzo źli. Ja troszkę też skonsultowałem to tak na szybko z jednym z polskich sędziów, to nie będę mówił nazwiska, który ma jakieś tam doświadczenie w sędziowaniu walki, czy on by tę walkę przerwał, czy nie, i on stwierdził, że przy okazji pozdrawiam, mówię, że prasówki ogląda, że on w takich sytuacjach, mając na uwadze rangę wydarzenia, czyli to, że to jest ranga mistrzowska, że to jest walka no, historyczna absolutnie, o cztery mistrzowskie pasy kategorii ciężkiej, to by tego nie przerwał, dając jakiś taki kredyt zaufania jednemu z mistrzów, czyli Tysonowi Fury'emu. Oczywiście no, można powiedzieć, że to zdrowie, jakby tam organizm człowieka nie odróżnia, czy to jest walka mistrzowska, czy nie mistrzowska, i to nie jest tak, że w walce większej rangi ten organizm jest narażony na mniejsze szkody niż w tej innej. Natomiast no, to jest takie podejście i je zupełnie rozumiem, tak? Bo gdyby tę walkę przerwano, gdyby poddano Tysona Fury'ego w tej sytuacji, to też pewnie z kolei kibice Tysona Fury'ego mieliby pretensje do Marka Nelsona, że tę walkę przerwał, że popsuł widowisko, i taka właśnie byłaby narracja. Także to walka mistrzowska, walk mistrzowskich na stojąco się nie przerywa. Tym bardziej, że Tyson Fury wcześniej już tak z grobu wstawał i walki wygrywał. Także tak to wygląda. Tam się nie stało nic nieprzypisowego. Natomiast, no, słuchajcie, co by tutaj Mark Nelson nie zrobił, to zawsze jedna z grup, czyli kibic albo Fury'ego, albo Usyka, mogą mieć do niego pretensje. Natomiast też były kontrowersje, to Derek Chisora nawet strasznie krzyczał w tej sprawie, że liczenie Marka Nelsona było zbyt długie. Oczywiście nie było zbyt długie, było takie normalne. Derek Chisora zresztą dopadł Marka Nelsona tuż przy ringu i mówił, że stary, nie znasz się na matematyce, liczy się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tam pokazywał mu, jak się liczy, i mówił, że to jest najdłuższe liczenie w historii boksu, z jakim się spotkał. No absolutnie głupota. No, Derek Chisora do tego podszedł emocjonalnie. Nie uważam, że to było jakieś przedłużone specjalnie liczenie. Natomiast no, rozumiem te kontrowersje, tak? Bo to wiadomo, że kibice są w to wszystko sercem zaangażowani. Przejdziemy do drugiej dyskutowanej sprawy, czyli do punktacji walki. Ja tę punktację wam tak na gorąco w poprzednim materiale omawiałem, mówiąc troszkę z pamięci, tak jak to wyglądało, przebieg rund. No mniej więcej wyglądało to ta walka tak, że do szóstej rundy przewagę miał Fury. Te pierwsze rundy były wyrównane, potem wydawało się, że Fury całkowicie opanował przebieg wydarzeń i no, ogra do zera już potem Aleksander Usyk w kolejnych rundach. Potem od siódmej rundy zaczęło się to wszystko obracać. Dlaczego? Ano za sprawą silnika Aleksandra Usyka, o którym tyle mówiliśmy też przed walką. Wrzucił wyższy bieg, a Tyson Fury był już na swoim najwyższym biegu. Aleksander Usyk wcale nie robił nic specjalnie szczególnego w tych kolejnych rundach. Ten jego boks nie różnił się specjalnie tego, który był w pierwszych rundach, natomiast no, jego wydolność, siła, charakter wzięły tutaj górę i w ten sposób rozbroił Tysona Fury'ego, który w pierwszych rundach dobrze sobie radził. Tutaj wrzucę, zobaczcie, wrzucam wam screena z moimi notatkami na bieżąco, bo jak są takie ważne walki, to punktuję sobie runda po rundzie. Nie punktowałem tego tam 10-9, tylko 1-0, tak w rundach. Z lewej strony macie Usyka, z prawej strony macie Fury'ego, więc punktowałem rundy 1-0. Jak był knockdown, no to odejmowałem jakby jeden punkt. I po rundach 12 wyszło mi 7-5 dla Usyka, przy czym ostatnia runda wydawało mi się, że jest bardziej dla Usyka, ale dałem ją Fury'emu, tak? Żeby jakby troszkę
troszkę podgrzać te wątpliwości, tak, żeby uczynić ten pojedynek bardziej równym. Natomiast 8-4 to jest, albo 7-5 to jest taka moja punktacja, czyli albo 4 punkty dla Usyka, albo 2 punkty dla Usyka i jeszcze jeden knockdown, minus 1 punkt za knockdown, więc albo 5 punktów dla Usyka, albo 3 punkty dla Usyka, więc dla mnie absolutnie w tej walce nie można mówić, że to była walka wyrównana, ona miała zmienny przebieg, natomiast jeśli podsumujemy sobie punkty wszystkie, za wszystkie rundy, no to nie była to walka wyrównana, to była walka, którą według mnie Usyk wygrał wyraźnie i no ten sędzia, który punktował tę walkę dla Fury'ego, to punktował po prostu źle. O, tak powiem. Moim zdaniem punktował źle, chociaż to boks nie jest takim wymiernym sportem, więc tutaj zawsze można podyskutować. A dla mnie to była walka wyraźnie przez Usyka wygrana. Teraz sprawa rewanżu, bo tutaj jest dużo pytań, czy ten rewanż będzie, czy nie. Jest zakontraktowany. Przez ten zakontraktowany rewanż Usyk traci teraz pas IBF. Zobaczcie, jaka sytuacja, że tak naprawdę nie mamy 100% pewności, czy rewanż będzie, a Usyk traci pas Federacji IBF. Ja mam takie przeczucie wewnętrzne, że ten rewanż to był bardziej tak skrojony pod zwycięstwo Tysona Fury'ego, tak, żeby Usyk potem dostał walkę rewanżową. Natomiast teraz nie za bardzo wiem, co się może wydarzyć. Nie wie teraz tego sam Tyson Fury. Jak posłuchacie materiału z konferencji prasowej, on nie za bardzo wie. On nie chce teraz żadnych deklaracji czynić, co będzie dalej. Co więcej, gdy Tysona Fury'ego zapytano o rewanż, to wskoczył mu w zdanie Frank Warren, czyli promotor, i on mówi, że nie wiadomo, to jeszcze nie jest przesądzone, że w ogóle ten rewanż będzie. Kto wie, no już od jakiegoś czasu się spekulowało, że być może Tyson Fury od razu by poszedł w kierunku walki z Anthonym Joshua. To było niemożliwe, gdyby tę walkę pierwszą z Usykiem wygrał, tak? Bo Usyk miałby zagwarantowany rewanż i on by ten rewanż egzekwował. Trzeba by mu płacić pieniądze odstępne. Natomiast w sytuacji, gdy Usyk wygrał, gdy Tyson Fury jest przegrany, no to jak Fury nie będzie chciał z nim robić walki rewanżowej, to pewnie Usyk się o to nie obrazi i potem, no bo oczywiście wszyscy myślą o walce z Anthonym Joshua, planowaną na przyszły rok. Anthony Joshua kontra Tyson Fury. To jest walka, która 3 razy przykrywa medialnie w Wielkiej Brytanii, chyba przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, bo to pod ten rynek jest robiony walkę ewentualną z Usykiem, czy Fury'ego z Usykiem, tak? Bo Usyk jest najlepszy, jest teraz geniuszem, jest królem. On się tak nie sprzedaje jak Joshua i Fury. Takie są prawidła tego rynku. Jeszcze takie pytanie, czy Tyson Fury, bo też padało takie pytanie, czy Tyson Fury w ewentualnym rewanżu z Usykiem ma szansę na wygraną? Oczywiście, że ma. Żadnych wątpliwości, co do tego nie mam. Było kilka takich sytuacji, gdy Usyk był naruszony w tej walce i gdyby ten jeden z którykolwiek z tych ciosów siadł trochę mocniej, to Usyk mógłby przegrać tę walkę przed czasem. Usyk jest kapitalny, wygrał ten pojedynek, ale gdyby doszło do rewanżu Fury'ego, no to nie skreślałbym absolutnie go. Natomiast pytanie jest jeszcze, czy Tyson Fury w ogóle chce walki, czy chce zostać w boksie. Słuchajcie, mieć 100 baniek, a nie mieć, to jest duża różnica. Natomiast pytanie, czy będzie chciał. To nie jest taki typ jak Anthony Joshua, który żyje sportem, którego ten sport motywuje. On jak przegrywa, to go wszystko rani. On chce tam dalej być, chce być najlepszy. Marzy o tym swoim undisputed. Ja mam wrażenie, że Fury to jest taki gość, który owszem kocha boks, on mówi o tym otwarcie, także kocha boks. On też tym jakoś żyje, natomiast wydaje mi się, że bez boksu Tyson Fury by sobie w życiu poradził. Ma piękną żonę, ma wspaniałą rodzinę, ósemkę, podobno ósme dziecko już w drodze, ma prawie siedmioro dzieci, tak? Ósme w drodze. On bez boksu sobie by w życiu poradził, więc pytanie, czy będzie na tyle zmotywowany, żeby dalej boksować. Ale wydaje mi się, że tak ambicjonalnie walka z Joshua by go zmotywowała. Nawet nie ta walka rewanżowa z Usykiem, ale bardziej walka z Joshua. I teraz jeszcze chwilka na temat tych rankingów pound for pound, to tyle, o których tutaj często tak gadam, nawijam, bo ja nie bardzo wspieram tę ideę rankingów pound for pound. Mówiłem wam 100 razy, że one faworyzują pięściarzy z niższych kategorii wagowych, którzy budują sobie swoje resume i swoją wielkość skacząc po kategoriach wagowych co 1 czy co 2 kg. I moim zdaniem Aleksander Usyk zamknął teraz wszelkie dyskusje na temat numeru 1 pound for pound, na temat tego, kto jest najlepszym pięściarzem globu, pokonując Tysona Fury'ego. Słuchajcie, bezdyskusyjny czempion wagi junior ciężkiej. Bezdyskusyjny czempion wagi ciężkiej w 22
walkach. 22 walki zawodowe i gość to wszystko ogarnia. Do tego robi te wszystkie walki na wyjeździe. On żadnej walki z tych mistrzowskich nie stoczył u siebie w kraju. Najbliżej to była walka w Polsce. Mówiono, że to jest taka domowa walka Usyka. No, trochę była, bo było dużo kibiców ukraińskich. Natomiast wszystkie walki robił na wyjeździe. 22 walki i bezdyskusyjny czempionat w dwóch kategoriach wagowych. I zobaczcie, jak się mówi tyle o geniuszu Inoue, czy geniuszu Canelo, czy Crawforda, że zmieniają kategorię wagową o 1 kg, 2 kg, takie przedziały. Aleksandr Usyk wczoraj pobił i prawie znokautował gościa, który ważył od niego 18 kg więcej. Legitnego czempiona, jak to się sam nazywa, króla boksu, linearnego czempiona. Wcześniej stłukł dwa razy Antonego Joshua, innego takiego współlidera, gościa ze szczytu kategorii ciężkiej. Absolutnie. I to wszystko, wcześniej pokonując najlepszych zawodników wagi cruiser, on to wszystko zrobił w 22 walkach. Aleksandr Usyk jest królem boksu, jest królem rankingów pound for pound i tutaj absolutnie nie zapraszam do dyskusji. Można podyskutować sobie na temat tego, kto jest teraz numerem 2. Co więcej, dla mnie Aleksandr Usyk po tym, czego dokonał w tych 22 walkach, jest jednym z najlepszych pięściarzy ever. Najlepszych pięściarzy wszechczasów. Tutaj też nie mam żadnych wątpliwości. To jest już w tym momencie absolutnie legenda i ikona boksu zawodowego. Jeszcze zakończę też te swoje wywody cytatem z Władimira Kliczki, poprzedniego wielkiego ukraińskiego czempiona kategorii ciężkiej, który wczoraj oglądał na żywo Usyka. Zresztą go on trochę wprowadzał w ten boks zawodowy, bo Usyk często gościł na treningowych obozach Władimira Kliczki, kiedy jeszcze Władimir Kliczko był pięściarzem zawodowym, był na szczycie, był czempionem trzech federacji, Usyk był jeszcze pięściarzem olimpijskim, gościł wtedy u niego na sparingach, na pewno też się uczył tego reżimu troszkę treningowego i posłuchajcie, co Władimir Kliczko wczoraj po tej walce Aleksandra Usyka powiedział. Aleksander pokazał, że nie ma znaczenia jak duży, jak ciężki był Fury, jaki miał zasięg ramion, jak był ruchliwy, bo to on jest najlepszym pięściarzem w nowoczesnej historii. Jestem bardzo dumny z Aleksandra, jestem bardzo dumny z bycia Ukraińcem. Szacunek dla obydwu pięściarzy, dali świetny występ. Jestem zaskoczony, że po tej 9 rundzie Tyson dotrwał do końca walki. Szacunek dla niego, ale najważniejsze, że Aleksander dalej był mocny i dzięki temu został bezdyskusyjnym czempionem i powiem tylko amen, tak? Aleksandr Usyk jest dla mnie teraz królem rankingów pound for pound, królem boksu i jednym z najlepszych pięściarzy ever w ogóle w historii boksu zawodowego i dziękuję za uwagę. To ostatnia już finalna prosówka z Riyadu. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Buongiorno. Pasión.